Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. Niestety w dalszym ciągu nie mam tego komputera. Zaczyna mnie to już powoli martwić, bo zaczyna mi się kończyć materiał. Efekt taki, że zaczynam po prostu wrzucać już teraz co drugi dzień, po to, aby przetrwać jeszcze kolejny tydzień. Kolejny tydzień powinienem przynieść przynajmniej jakieś informacje odnośnie tego komputera. Jeżeli nie dostanę tych informacji, dobra, nie ukrywam, prawdopodobnie będę dzwonił w poniedziałek już. Niestety moja cierpliwość jest dość krótka, wobec tego będę chciał zadzwonić już w poniedziałek do serwisu, zapytać, jak stoją prace z moim komputerem, tym bardziej, że usterka nie jest poważna, 5-10 minut roboty, a w dodatku jeszcze mi napisałem wszystko, co chciałbym, żeby pojawiło się w tym komputerze, czyli każdy element, który powinien wymienić, został przeze mnie praktycznie wymieniony i zaakceptowany co do ceny. Tak więc tutaj już w tym momencie nie mają nic do powiedzenia. Kwestia tylko otworzyć ten felerny komputer i zrobić co trzeba. Tak więc jak mówię, będę musiał niestety wrzucać co drugi dzień materiał po to, aby jakoś przetrwać. Nie chciałbym, żeby w poniedziałek skończyły się materiały i przez kolejny tydzień nic nie było. Dlatego też załatwimy, myślę, to w ten sposób. Jakieś tam vlogi postaram się też wrzucić. Udało mi się nakręcić vloga, udało mi się go zmontować, opublikować. Ale wyobraźcie sobie, że to była prawdziwa męczarnia. Zazwyczaj nie patrzę na początek i na koniec filmu. Po prostu wiem, że mogę go obrobić, mogę go w razie czego przyciąć, zmodyfikować. Ale tak się nie da. Faktycznie tak się nie da. Jeżeli chodzi o mój słaby laptop, który działa na Linuxie i tak bardzo już lekkim interfejsie graficznym, no to w dalszym ciągu jest problem. Mianowicie brakuje tego RAMu, brakuje mocy procesora. Obróbka filmu jest praktycznie niemożliwa. Jeżeli chcę coś obrobić, wówczas nie widzę podglądu. Podgląd to mniej więcej jakieś pół klatki na sekundę, czyli takie powolne ruszanie moimi ustami, gdzie w ogóle nawet nie słyszę, co się dzieje. Także no niestety muszę zrobić tak od kliknięcia do kliknięcia, czyli od początku do końca nagrania muszę zrobić wszystko tak, jak ma być. Nie mam szansy na to, żeby cokolwiek w tym modernizować, modyfikować. Tym bardziej nie mówię już nawet o wstawieniu jakiegokolwiek napisu czy jakiegoś przejścia. Jest po prostu tragedia. No. Nie wiem, jakbym wytrzymał, gdyby nie było tego nawet laptopa. Zero informacji, zero możliwości dostępu do sieci. Ciężko by było. Tym bardziej, że nie miałem jak publikować tych materiałów. Stąd też troszeczkę już się zabezpieczyłem, o czym zaraz też powiem. Wracając do tych materiałów, oczywiście od początku do końca muszę go nagrać tak, jak chcę. Po czym wrzucam po prostu do programu i obrabiam. Obrabiam go w ten sposób, że po prostu tylko renderuję całość, aby zmniejszyć jego wielkość. Mniej więcej kamerka nagrywa 5 minut w postaci 1 GB, czyli dość sporo. Nagrywa w formacie MTS, tak więc też potrzebuję format na przykład AVI czy MP4, po to, aby YouTube go przemielił. No i po to, żebym wrzucał go, nie wiem, 20-30 minut, a nie 6 godzin. Ale dobra, mniejsza o to. Teraz odnośnie mojego zabezpieczenia na przyszłość. Postanowiłem włączyć zarobki. Nie po to, aby zarabiać, bo niestety na chwilę obecną nie da się zarabiać przy takiej ilości wyświetleń. Tak więc zarobki będą marne, o ile w ogóle jakiekolwiek grosze tam się pojawią. Ale przede wszystkim będę miał przede wszystkim możliwość ustalania, w jaki dzień, o jakiej godzinie ma się pojawić dany film. Czyli w momencie, kiedy na przykład nie będę miał dostępu do internetu czy komputera, zawsze jest możliwość, żeby te filmy się pojawiały. Duży plus. No a dodatkowo, jeżeli jakieś tam grosze się nazbierają, uda się nazbierać w jakimś tam czasie, no powiedzmy te 100-130 zł, no to wówczas mogę zakupić licencję, właściwie klucz do gry i zrobić pierwszy konkurs, bo o tym przede wszystkim chodzi w zarobkach. Przede wszystkim chcę na chwilę obecną zacząć od konkursu, bo sprzęt już mam.
chcę zacząć od konkursu, a następnie po konkursie chciałbym jakiś tam sprzęt zainwestować, typu lepszy mikrofon na przykład. No, ewentualnie później jakieś elementy do samego komputera, ale to zobaczymy. Niestety zarobki, tak jak mówię, no nie będą zbyt wysokie na chwilę obecną, stąd też konkurs nie spodziewajcie się już jutro, tylko w chwili obecnej spodziewam się go za rok, dwa. Chyba, że coś się zmieni, ale widzę, że cały czas się zmienia. Powoli napływa na, zwiększa się ilość widzów, zwiększa się ilość wyświetleń, więc też myślę, że to w miarę troszeczkę przyspieszy i szybciej będziemy mogli wystartować z jakimś konkursem. To chyba tyle. Jakieś większa ilość informacji, większa ilość szczegółów, być może już wkrótce, jak tylko dowiem się czegoś więcej, jak tylko dogadam się w pewnej kwestii troszeczkę więcej, wówczas Was też poinformuję. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Pa!